Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony wujek Bochum się kłania. Dzisiaj mam dla Was bardzo miłą niespodziankę. Otóż przyjechałem do Poznania na PGA, ale tak przy okazji spotkałem się tutaj z moimi znajomymi i moi znajomi zaprosili mnie do zajezdni tramwajowej w Poznaniu. Ze mną jest Piotr, witam Cię Piotrze. Witam bardzo serdecznie. I Dorian, witam Dorian. Hej. Piotr i Dorian, moi drodzy, oprowadzają mnie po całej zajezdni tramwajowej. Tutaj nie każdy może się dostać, także bardzo mi miło, że zostałem tak wyróżniony. Mamy tutaj tramwaje, które gdzieś tam śmigały nawet po niemieckich miastach. Mamy Solarisy, mamy... Jakie mamy tramwaje? Mamy Siemensy, mamy Konstale, mamy wszystko. Więc znajdujemy się w wagonie Karl Weyer z 1905 roku. Jest to wagon, który niegdyś stał na jednej z działek niedaleko Suchego Lasu. Wagon ten, jak już mówiłem wcześniej, pochodzi z 1905 roku, czyli jest to najstarszy wagon czynny, który jeździ po Poznaniu. Był on podczepiony z wagonem elektrycznym, który również będzie odbudowany. Dzięki naszemu klubowi, czyli klubowi miłośników pojazdów szynowych w Poznaniu, udało się zebrać środki przeznaczone właśnie na remont tego wagonu. Remont, a w sumie replikę, wykonała firma Modern Trans, która wypuściła ten wagon w 2015 roku. Firma Modern Trans bardzo szczyci się tym wagonem. Uważają, że jest to ich jeden z większych sukcesów. My również się cieszymy, ponieważ jakby nie było, jest to bardzo wiekowy wagon i jest to kawał historii. Specyfikuje się tym, że w normalnych tramwajach cały wagon jest przykryty, a ten wagon ma pomosty, na których niegdyś stała czy to obsługa tramwaju, czy to też ludzie, którzy byli chętni się przewietrzyć. Wagon ten będzie jeździł razem z wagonem typu pierwszego, który ma wyjechać na trasę w 2018 roku jako atrakcja turystyczna z okazji kolejnej rocznicy tramwajów elektrycznych. Więc ten srebrny tramwaj jest to Solaris Tramino typu S100. Jest to tramwaj różniący się troszeczkę tymi, które jeżdżą po Poznaniu, tymi zielonymi, oprócz oczywiście koloru. Różni się również drobnymi cechami estetycznymi. Wagon ten różni się tym, że ma też dużo skosów, które okazały się małym mankamentem, który nie pasował do estetyki tramwajów poznańskich. Jest to wagon prototypowy, produkowany był w zakładach Solarisa. Taki wagon wyszedł tylko jeden i jest, ten wagon promuje właśnie firmę Solaris. Wagon miał przyjemność jeździć właśnie w Krakowie latem 2016 roku. Był wagon na testach. Bardzo spodobał się krakowiakom, bardzo miło był odebrany, a wagon również spisywał się bardzo dobrze. Wagon jeździ od poniedziałku do piątku, czasem też zdarza się, że jeździ w weekendy. Ma swój, że tak powiem, stały przydział, jeździ na niego dosyć stała brygada, która cieszy się bardzo z tego wagonu, chwali sobie ten wagon i przyjemnie się nim jeździ. Więc wagon, do którego się zbliżamy, jest to wagon typu N z 1951 roku. Jak widać, jest to wagon bardzo wiekowy, bardzo, że tak powiem, już odległy w czasie. Jest on pod odrębną sytuacją niż te najnowsze tramwaje typu Tramino. Różni się całkowicie, co widać, jest całe z drewna, nie z plastiku. Dzwonki ma, charakterystyczne linki, ławkę, z której korzystało wiele par kiedyś, z opowieści teraz już bardzo, również wielowiekowych ludzi, ale również różni się sterowaniem, ponieważ aby sterować takim wagonem, uwierzcie mi, że jest to o wiele, wiele trudniejsze niż w tych najnowocześniejszych wagonach. Widzimy, właśnie zbliżamy się do nastawnika. Widzimy właśnie jedną z tych korb.
Jest to korba służąca do jazdy bądź hamowania. I widzimy jeszcze jedną korbę. Ten wagon nie działa na zasadzie takiej, że wystarczy zahamować tylko hamulcem i on będzie stał. Ponieważ jest to hamulec, który traci swoją moc w pewnym momencie i przestaje trzymać. Dlatego musi mieć też hamulec ręczny, tak zwany postojowy, który służy do tego, aby zaciągnąć ten hamulec i stać w miejscu bez możliwości ruszenia. Jest to wagon, który najczęściej jeździ w sezonie linii turystycznych w Poznaniu. Jeździ na linii 0, dumnie wozi wszystkich ludzi. No i w sumie cieszy oko, rodzi wiele wspomnień dla starszych ludzi, jest wielką atrakcją dla małych dzieci. Także cieszymy się, że taki wagon jest i że sprawia przyjemność poznaniakom. Ten wagon, przy którym stoimy, jest to wagon typu GT6, sprowadzony z Düsseldorfu w Niemczech. Jak widać, jest to krótka wersja wagonów typu GT8. Różni się tym, iż wagony typu GT8 mają dodatkowy człon umieszczony pomiędzy właśnie tymi dwoma członami. Jak widać, jest on przywrócony w oryginalne barwy firmy, która jeździ w Düsseldorfie, czyli Ray-Ban Düsseldorf. Przywrócone są w nim właśnie między innymi takie rzeczy jak oryginalna kabina, jej wyposażenie, wyposażenie przedziału pasażerskiego, czyli między innymi filmy niemieckie, jak i również malatura, o której mówiłem wcześniej. Nawet są takie szczegóły jak napisy firmy. Wagon nie jeździ już liniowo. Nie jeździ ze względu na to, iż one są obecnie za małe na to, aby przewozić tak duże potoki pasażerów, które są bardzo częste w Poznaniu. Wagon jest atrakcją turystyczną. Można go spotkać w sezonie kursowania linii turystycznej 0. Wyjeżdżał raz na jakiś czas. Cieszył również oko, aczkolwiek poznaniacy jeszcze nie mogą, nie zauważają zbytniej różnicy, ponieważ dłuższy brat tego wagonu jeszcze jeździ, co sprawia, że poznaniacy są do tego wagonu przyzwyczajeni, więc nie odróżniają od innych wagonów. Czy sterowanie tego wagonu jest w jakiś sposób charakterystyczne? Sterowanie nie jest podobne jak do Enki. Jedyne, co jest podobne, to ta korbka. Korbka właśnie służy do rozpędzania oraz do hamowania tego wagonu. Jak widać, są tu oznaczenia właśnie otwierania drzwi czy fotokomórek, które jeśli po 5 sekundach w drzwiach nie wyczują żadnego człowieka, automatycznie się zamykają. Widać jego budowę, to, że jest bardzo króciutki, ale jest bardzo klimatyczny, również jest bardzo wygodny. Ma kozetkę, można się wyłożyć jak skóra z niedźwiedzia. Dokładnie. I jest bardzo sympatyczny. Bardzo dużym plusem jest jego ogrzewanie, ponieważ te wszystkie wagony niemieckie to są wagony, które mają praktycznie tak mocne ogrzewanie, że wchodząc do tych wagonów praktycznie jest bardzo, bardzo ciepło. Właśnie w momencie, w którym tutaj teraz jest otwieranie drzwi tylko przez pasażera, kiedyś to były kartki niemieckie. I z takich jeszcze rzeczy, to co mówiłem wcześniej, przywrócone w wagonie zostały oryginalne niemieckie filmy. Z takimi filmami przychodziły z Düsseldorfu, a my jako Klub Miłośników Pojazdów Szynowych udało nam się te filmy z powrotem zamontować. Jesteśmy teraz w największej hali tej zajezdni. Jest to hala postojowa, czyli hala, na której znajdują się wszystkie wagony, które są gotowe do wyjazdu. Oczekują tylko motorniczego, czyli osobę, która steruje tym tramwajami.
A więc z takich jeszcze rzeczy, ogólnie znajdujemy się na zajezdni na Poznańskim Framowie. Jest to zajezdnia największa w Polsce, która ma aż 17 hektarów. 17 hektarów, ogromna liczba, ogromny metraż i ogrom miejsca. Stacjonuje tu wszystkie 45 wozów typu Tramino oraz tramwaje starsze typu GT8 oraz czasami stacjonują tutaj też widoczne 105. Zajezdnia ta jest najnowocześniejsza w Poznaniu. Posiada system automatyczny. Co to znaczy? Nie trzeba wychodzić do każdej zwrotnicy z osobna, ponieważ znajduje się dysponent, który automatycznie steruje tą zajezdnią za pomocą komputera. Jak byliśmy wcześniej, widzieliśmy całe hale, czy to hale obsługi codziennej, czy to też hale naprawczą, gdzie również stały wagony, ponieważ no niestety zdarza się, że wagony się psują, to jest nieuniknione, ale jak widać dużo jest wagonów sprawnych, które w każdej chwili mogą wyjechać na inne. Widzę, że dla Poznania bardzo charakterystyczne jest wyświetlacz na dachu tramwaju i widzę to obojętnie, jaki model tramwaju te wyświetlacze są. Co możesz powiedzieć na temat tych wyświetlaczy? Czy to jest taka cecha charakterystyczna poznańskich tramwajów? Oczywiście. Te wyświetlacze są to wyświetlacze LED-owe, bardzo charakterystyczne dla naszych tramwajów. Rozpoczęły swą przygodę w roku mniej więcej 2007 i sukcesywnie były wprowadzane do kolejnych wozów. Taka sukcesywna właśnie wprowadzenie do wszystkich wozów, czyli zakończenie wprowadzania tych tablic, odbyło się w roku 2015, w którym to sukcesywnie i już z przytupem wszedł system Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej, w skrócie PEKA, o której zastosowanie zaraz pokażę. Teraz przechodzimy do naszego najnowocześniejszego wagonu. Jak widać, jest to wagon typu Solaris Tramino o typie, o numerach S105P. Jak widać, jest to ogromna różnica pomiędzy tym wagonem z 1905 roku, czyli od Karla Weyera, czy od klasycznej Enki. Jak widać, jest to najdłuższy tramwaj, o czym zaraz się przekonamy. Wagon jest wyposażony w klimatyzację, w biletomaty. Ciekawostką jest to, że tylko w wagonach Tramino są biletomaty. W żadnym innym wagonie innego typu nie spotkamy biletomatów. Jak widać, widzimy tutaj czytnik karty PEKA. Działa ona tak, że kartę się przykłada i ona automatycznie sczytuje kwotę. I dzięki temu można nie płacić się za czas przejazdu, tylko za ilość przystanków przejechanych, co jest bardzo, bardzo korzystne dla portfela. Ale oprócz tego widzę, że tradycyjne bilety też są w sprzedaży. Oczywiście. Dostępne są też właśnie bilety jednorazowe, czasowe, które jak widać są po różnych cenach. Oczywiście również w biletomacie jest opcja wybrania innego języka bądź wybrania informacji dodatkowych nieco o firmie. Widać ogrom tego wagonu. Ten wagon swoje kursowanie rozpoczął w roku 2012, przed chwilę tuż przed euro już były pierwsze sztuki. Obecnie czynne są wszystkie 45 wozów. Są one bardzo odbierane, wspaniale są odbierane przez poznaniaków, jeździ się nimi przyjemnie, wygodnie. Oraz również jest ten wagon bardzo jest komfortowy dla osób niepełnosprawnych, jak i matek z dziećmi, ponieważ rzeczą oczywistą jest to, że jest niskopodłogowy. Jak widać, jest system informacji pasażerskiej. W typie S100, czyli tym srebrnym tramie, widzieliśmy ekrany. Tutaj
ograniczono się jedynie do wyświetlaczy, być może w przyszłości takie wyświetlacze, takie ekrany pojawią się również w tych wagonach. Przejdziemy teraz do kabiny i pokrótce opowiem o sterowaniu tego wagonu, który sterowanie tego wagonu jest o znacznie prostsze niż w NC, czy to też Helmuta, czyli tych wagonach typu GT8, jest znacznie przyjemniejsze i komfortowe. A wy, moi drodzy, teraz możecie się poczuć jako motorniczy, ponieważ ja sobie tam usiądę na pozycji motorniczego. Moi drodzy, zobaczmy, rozejrzyjmy się tutaj. Przede wszystkim zobaczcie, jaki bardzo komfortowy fotel. Bardzo komfortowy, jest bardzo wygodny z podłokietnikami, tylko z tym, że te podłokietniki są funkcyjne. To nie jest tak, że tylko się o nie opieramy, ale mamy tutaj również przyciski i tutaj zaraz będziemy wiedzieć, do czego one służą. Po lewej stronie tego jakże wygodnego stanowiska pracy mamy odpowiednie sterowniki i teraz dowiemy się, co to są za sterowniki. A więc tak, jest to sterownik, który steruje całym systemem informacji pasażerskiej w tramwaju. Jak widać, mamy tu bardzo wiele funkcji. Widać godzinę, dzień, datę, numer pojazdu. Można sprawdzić również kalendarz. Zwykle jest tu ukazany też numer linii, jakim jeździmy obecnie, jak i również informacje dodatkowe na temat właśnie godziny i tym podobnych rzeczy. W każdej chwili dostępny jest, można zablokować kasownik. Co właśnie słychać? Czyli można w skrócie powiedzieć, że to jest taki autobusowy Ibis? Tak, tak. Jest to w sumie Ibis. Moi drodzy, tego może kamera nie oddaje, ponieważ no nie jest to kamera studyjna, jest to kamera amatorska. Natomiast gdy ja siedzę tutaj na centralnej właściwie części tego wozu, to jestem w stanie wyciągnąć ręką i jeszcze nie dotykam szyby. Taki szeroki jest tutaj ten, taka szeroka jest ta kabina w momencie, kiedy ja mam dość długie ręce, nie jestem w stanie jeszcze dotknąć szyby, muszę się nieco wychylić, żeby chociażby otworzyć okienko, którego nie umiem otworzyć. Moi drodzy, tutaj mamy coś w formie, to są kamerki, to są oczywiście kamerki zewnętrzne, które mają zastąpić lustra. Bardzo elegancko w nich widać. Tutaj akurat przyświeca mi teraz jak na złość słoneczko, taki pochmurny dzień, a teraz jak na złość przyświeca słoneczko, ale tutaj będzie lepiej widać, proszę bardzo. Poza tym jest jeszcze lustro, które świetnie odbija to, co znajduje się w środku. Tutaj mamy system monitoringu. Oczywiście mamy również roletę, którą możemy opuszczać w przypadku, kiedy to słoneczko nam prawie po oczach. Sam tutaj kokpit główny w chwili obecnej jest nieczynny, ponieważ ten wóz w chwili obecnej jest w stanie spoczynku. On wymaga do aktywacji pewnie karty pojazdu, tak? Tak. W tym przypadku każdy motorniczy ma kartę, która przysługuje się każdemu wagonowi z osobna. Gdzie się ją dokładnie umieszcza? W tym miejscu, to znaczy się na początku każdy motorniczy musi przyłożyć sobie kartę do czytnika, czytać, że jego numer służbowy, czyli tak zwany numer kierowcy. Następnie przykłada już kartę typowo od tramwaju właśnie w to miejsce, w tą dziurkę, gdzie jest obok napisane start. Ta karta jest czytywana i wszystko już jest dostępne. Cały komputer i wszystkie jego funkcje. Z takich atrakcji jeszcze dla motorniczego oraz udogodnień jest nawet w kabinie lodóweczka, która latem świetnie służy. Można sobie włożyć coś, żeby nam się latem nie zgrzało i śmiało można trzymać tam czy to napój, czy to jakieś drobne jedzonko. Jak widać, w łokietniku mamy, sam łokietnik jest funkcjonalny. To znaczy, tutaj mamy kierunkowskazy, które po uruchomieniu piszą. Można w drugą stronę, nie ma problemu. Tutaj mamy dzwonek, który można dusić. Piasek, wagon
jest taki, że automatycznie w momencie, w którym wpadnie w poślizg, wyczuwa właśnie ten poślizg i sypie piaskiem, ale sypie impulsem. Dlatego motorniczy, żeby się wspomóc, może sypać na własną rękę. Czyli właśnie ten przycisk służy do takiego sterowania piaskiem motorniczego. I również mamy hamulec awaryjny, jest to hamulec szynowy, który po naciśnięciu opuszcza kloce, które znajdują się między kołami, czyli jest taki charakterystyczny dźwięk. Tutaj widzimy właśnie sterowanie drzwiami, kasowanie żądania inwalidy, zielona pętla świeci się w momencie, w którym wagon jest zamknięty i gotów do odjazdu. Można również użyć spryskiwacza, nie ma problemu. Albo pompka nie pracuje. No i wiadomo, tutaj mamy oświetlenie świateł i tak dalej. Widać, że się świeci, wszystko działa, nie ma problemu. Ale zainteresował mnie tutaj w tym podłokietniku jeszcze funkcjonalny klawisz pod kciukiem. Ten tutaj, o proszę. To jest klawisz, który można trzymać nogą. Jeśli w przypadku, w którym tutaj znajduje się czuwak, w tym grzybku, go się naciska i w momencie, w którym się go puści, automatycznie w przypadku, jeśli tramwaj wyjechał, stanie w miejscu. Ale żeby tramwaj jechał płynnie i chce się to puścić, ponieważ ręka zawsze może ścierpnąć, jest taka opcja, przecież jesteśmy tylko ludźmi, może trzymać tutaj ten przycisk, który wyręczy ten przycisk. Joystick można na chwilę puścić, oczywiście to nie jest tak, że można puścić na cały czas, bo wiadomo, trzeba mieć kontrolę nad wozem, ale przez jakiś czas, aż ręka dojdzie do siebie, można trzymać tutaj, czy to kolanem, czy ręką, jak to woli, większość trzyma kolanem i można wtedy sterować, czuwać nad tym wagonem bez konieczności trzymania joysticka. Jest to bardzo wygodne, bardzo często przydatne, zwłaszcza na trasie poznańskiego szybkiego tramwaju. Jest to bardzo korzystne, przyjemne, a więc czego chcieć więcej? A więc znajdujemy się na znacznie mniejszej zajezdni przy ulicy Madalińskiego w Poznaniu. W przeciwieństwie do Franowa nie ma porównania, jest to zdecydowanie mniejsza zajezdnia. Powstała w roku 1948. Stacjonowały w niej wagony typu N, czyli takie wagony, jakie widzieliśmy na Franowie, oraz w późniejszym okresie wagony 102N, NA i później już stacjonowały Helmuty, czyli GTL-8. Zajezdnia przeżyła swoją jedyną przebudowę w latach 70., kiedy to dobudowano 7 torów na zewnątrz, tuż obok hali. Dobudowano jeden tor, który służył do objazdu całej zajezdni, ponieważ tak, aby całą zajezdnię objechać bez zakłóceń jej ruchu, oraz zdecydowano się ogrodzić sam teren zajezdni. Zajezdnia jest zamknięta od grudnia 2014 roku, wtedy to wszystkie wagony, które dotychczas stały tutaj, przeniosły się na Franowo. Rok później, w 2015 roku, udało nam się sprowadzić wszystkie te zabytkowe wozy, które niegdyś stały na tyłach zajezdni przy ulicy Łogowskiej. Część już z nich jest remontowana, co było widać wcześniej, a część z nich, jak tutaj widać na przykład ten wagon, oczekuje remontu. W zajezdnią opiekuje się Klub Miłośników Pojazdów Szynowych w Poznaniu. Klub działa już 20 lat. Obecnie liczy 100 członków. Ja jestem jednym z nich. Jestem chyba w sumie najmłodszym członkiem tego klubu. Jak widać, na zajezdni jest klimat. Różni się ona całkowicie od Franowa, czy to technologiami, czy to wszystkim. Tutaj wagony na dłuższą metę nie byłyby w stanie stacjonować, dlatego też przeniosły się na Franowo, gdzie mają troszeczkę lepiej. Stacjonują tutaj również wozy historyczne jeżdżące po naszym mieście.
można je spotkać czy to na zerówce, na linii turystycznej oczywiście, albo podczas wynajmów na ulicach miasta Poznania. No i oczywiście zajezdnia jest wyjątkowa w swej budowie, ponieważ żeby aby wjechać na jej tory postojowe bądź na hale, trzeba częściowo wyjechać wagonem na ulicę Hetmańską, a następnie wycofać się do hali bądź na tory postojowe, ponieważ nie ma takiego toru, przez który można by było wjechać do hali od tyłu, ponieważ tuż za halą i za torami postojowymi znajdują się kamienice. Oczywiście planuje się tutaj otworzenie Muzeum Komunikacji w niedalekiej przyszłości. Planuje się tu, aby stacjonowały te wozy, ale również ma to być miejsce kulturalne z różnymi eventami. Ma to się stać jednym z punktów Poznania. Najpierw przejdziemy do tego wozu. Jest to wóz Konstal 105M. M, tak, M. Jest to wóz wyprodukowany w latach 70. przez chorzowską fabrykę Konstal. Jak widać, jest to wóz troszeczkę inny niż ten, który jeżdżą obecnie po Poznaniu, gdyż obecnie jeździ tramwaje typu 105MA, czyli wersja zmodernizowana tego wozu. Jest to wóz, który, jak już mówiłem chyba wcześniej, powstał w latach 70. właśnie w Chorzowie. Jeździł on w różnych konfiguracjach, jako solowy wagon, bądź połączony z drugim wagonem, tym samym w sumie. I tak ludzie podróżowali do czerwca albo lipca 2014 roku, kiedy to wprowadzono system PEKA, a ze względu na to, że jest to wóz historyczny, musiał już zakończyć swoją podróż, ponieważ nie był przystosowany na tak dużą elektronikę. Jak widać, posiada on kasetony i troszkę starsze wyposażenie. Widzimy tutaj siedzenia czerwone, są to siedzenia tak zwane kubełkowe. Widać dlaczego, jak się siedzi, no to wiadomo, że się trochę wsuwa. Lutnisze. Dokładnie. Kasowniki, w sumie takie kasowniczki, przez które dziurkowały bilet. Widzimy też uchwyty na reklamy. Oczywiście w wagonie, mimo to, że jest to wiekowy tramwaj, jest wygłośnienie, ponieważ tramwaj ma możliwość wyjazdu na wynajem, bądź też jeździ na linii turystycznej 0. Czyli na śluby też można wynająć? Na śluby można wynająć, na pogrzeby można wynająć, ale wątpię, że komuś by to akurat pasowało, ale... Czyli widzicie, tramwaj jest środkiem na wszystko, na wszelakie imprezy nawet, jak się okazuje. Tramwaj był wyprodukowany w mieście, możesz powtórzyć jakim? W Chorzowie. No właśnie, mi tym bardziej jest z tego tytułu miło, ponieważ ja jestem z Chorzowa, tyle lat mieszkałem w Chorzowie, no w chwili obecnej mieszkam w Katowicach, co prawda, ale w Chorzowie mieszkałem bardzo, 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 bardzo długo i właściwie tam, gdzie w chwili obecnej ja pracuję, no to pracuję obok Konstalu, znaczy kiedyś to był Konstal, już Konstalu nie ma, prawda? Dziś Alstom. Tak, dokładnie. Kolejny wagon, jest to wagon typu 102N, produkcji również Konstalu z Chorzowa. Jak widać, różni się on znacząco od 105. Inne wnętrze, inne sterowanie, inny pulpit, inne wnętrze, inna długość, inne wszystko praktycznie. W momencie, w którym wchodziły 105, wszedł taki jakby nowy wiek dla tramwajów. 105 była to nowość, a 102 były to jeszcze, wiadomo, bardzo, bardzo, że tak powiem, tworzyły historię tramwajów. Powstały one pod koniec lat 60. Jak widać, tych wagonów było mniej niż typu 102NA.
ale jest to bardzo urokliwy wagon. Jeździ też tak jak 105, jeździ na linii 0. Czy też również można go wynająć, czy też można sobie jakieś urocze tam imprezy wykonać. Wszystko, całe wnętrze jest odnowione na historyczne. Jest wiele tablic, można otworzyć, nie ma problemu. Wszystko działa jak należy. I wagon cieszy oko zarówno ludzi, jak i myślę nas jako miłośników. No to w takim razie chodźmy, usiądźmy za sterami tegoż właśnie tramwaju. Zobaczmy, tutaj kolega wspomniał, że jest wszystko inne. Zobaczmy ten kokpit. Takie cechy charakterystyczne tego właśnie kokpitu. Główną cechą charakterystyczną jest nastawnik. Wiadomo. Działa on tak. Pierwszy styk jazdy uruchamia ostatni styk jazdy hamowania, czyli załóżmy, że rozpoczynamy jazdę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No to wiadomo, w momencie, w którym robimy na zero, jest wybieg. I ostatnie pięć styków odpowiadają hamowaniu. Widać tutaj licznik. Tutaj jest licznik. Totalnie jest inny niż w 105, jest znacznie mniejszy, kwadratowy zamiast okrągły. Widać troszeczkę inny układ pulpitu, ale we wszystkich tramwajach jest zainstalowany trak. Jest to system sterowania zwrotnic, który działa praktycznie w całym Poznaniu. Tutaj widzimy książkę wozu, numer wozu, klucze do niego. No i te charakterystyczne grzejniki. I charakterystyczne grzejniki. Które dokładnie bardzo dobrze grzeją. One bardzo mocno grzały, ale też miały bardzo wysoki pobór prądu. No i sznureczek na pantograf oczywiście. Tutaj jest bardzo dużo przestrzeni. Czuję się tutaj bardzo komfortowo. Jednocześnie nie siedzę, teraz tak sobie usiadłem prosto, nie siedzę na wprost do tego kokpitu. Siedzę tak bardziej z jego lewej strony. To tak ma być? Tak, tak ma być. Tak już było zrobione. Po prostu ten model tak ma? Dokładnie. Ten model tak ma. Wytłumacz jeszcze, co to za wichajster na dole? Ręczny. Czyli w momencie, w którym już stoimy i już wiemy, że nigdzie nie ruszymy, zaciągamy ten hamulec i w tym momencie tramwaj może nie tyle, co nie ruszy wcale, ponieważ nie są to aż tak mocne hamulce, ale wiadomo, że będzie stawiał ten hamulec opór. Czyli tak jak trochę w aucie. Jesteśmy przy ostatnim modelu. Jest to troszeczkę młodsza siostra z tramwaju 102M. Jest to 102MA. Jest to troszeczkę nowszy wagon, który różni się estetycznie. W wagonie 102N mankamentem była przednia szyba, przy której w momencie, zwłaszcza latem, kiedy padało światło, praktycznie oślepiała motorniczych, przez co tracili widoczność i mogło dojść do katastrofy. Dlatego zdecydowano się przebudować ten model, zastosować praktycznie tą samą konstrukcję, ale zmienić jej wygląd całkowicie tak, aby był jak najbardziej bezpieczny. Dlatego szyba nie jest już tak ukośna do dołu, tylko jest ukośna po górze. Jak widać, są tu troszeczkę nowsze kasowniki. Jest również na głośnimie, również jeździ albo na zerówce, albo na wynajmach. Śmiało można go wymieniać, nie wynająć, nie ma większego problemu. Wagon też właśnie, tak jak 102, jest z lat, pod koniec lat 60. wyszedł. Oparte można powiedzieć, że są na konstrukcjach Helmutów, czyli takich wagonów, jak widzieliśmy na Franowie. Wiadomo, Polacy jak to Polacy, ich pomysłowość nie zna granic, więc stwierdzili, że wezmą troszeczkę, przekopiują. Jak widać, wagon się troszeczkę różni, również wewnątrz. Widać inne siedzenia plastikowe zamiast skórzane. Są one
no nie wiem, czy wygodniejsze, czy nie. Zdania już pozostawiam pasażerom. Jak widać, kabina jest taka sama jak w poprzedniej 102. Ta sama zasada działania, czy rozruchu, czy hamowania i obsługi. Tutaj zdecydowanie jest mniej miejsca, ta zeskosowana przednia szyba, no to miejsce zdecydowanie ogranicza. Tutaj wyższa osoba prawdopodobnie mogłaby mieć kłopoty, bo... Ja mam widoczność tak dotąd, natomiast gdybym się chciał spojrzeć do góry, to jak zrobiłem to w tamtym tramwaju, który stoi obok, jest to już niemożliwe. A też przy stawaniu można się nieźle chuknąć w głowę. No tak. Co pewnie nie jeden chyba nawet zrobił. No. Jeden ucierpiał. Pierwsze co mi się przypomina, jak widząc ten front tego tramwaju, to serial Miodowe Lata. No tak, właśnie. Co możesz powiedzieć o tym sterowniku? To jest sterownik chyba od kasowników, nie? Tak, to jest sterownik od kasowników. Wyświetlała się na nim normalnie godzina. Nie pamiętam co do tych numerków, ale głównie służył on do kasowników. Jezus, to działa. Działa. I nawet oświetlenie tutaj jest. Cóż, w takim razie ja dziękuję Tobie, Dorian, za oprowadzenie po zajezdni, jak i jednej, tej nowoczesnej, tak i tej drugiej, która stanowi tutaj część muzealną, taką bardziej sentymentalną. Dziękuję tutaj również Piotrowi, który nam towarzyszył. No i... Ja szybko jeszcze może podziękuję. Ja dziękuję za przyjęcie zaproszenia, że przyjechałeś do nas, zdecydowałeś się nas odwiedzić i było mi bardzo miło Cię oprowadzać, opowiedzieć nieco o tych zajezdniach, jak i o wagonach. Mam nadzieję, że coś będziesz pamiętał z tej mojej opowieści. Zawsze sobie można materiał jeszcze raz odtworzyć. No dokładnie. I mam nadzieję, że się podobało i że będzie co wspominać. I dziękuję za upominek. Fajne karty. Nie ma sprawy. Moi drodzy, to wszystko w tym odcinku. Zapraszam na kolejne bardzo ciekawe odcinki z mojej serii Guide. Może kogoś jeszcze odwiedzimy. Może zobaczymy jakieś autobusy w przyszłości, a może jeszcze więcej tramwajów, a może jakieś pociągi. Zobaczymy w przyszłości, co i jak to będzie. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.